Sen, który jest dosyć ciekawy, no też ma około lat 10 pewnie. Dzieje się w mieście, w lecie, nie ma wielkiego upału, jest piękne słońce i jest prawdopodobnie, może to być około południa. No ludzie chodzą, wszystko i jest w pełni księżyc. Czasem się zdarza, w ciągu dnia. I w pewnym momencie tak się przyglądam na księżyc i jest potworna, ale niewyobrażalna eksplozja na księżycu. Lewa górna ćwiartka praktycznie w 90% przestaje istnieć. Rozlatuje się. Odpryski są kolosalne. To są, nie wiem, 200-300 km wielkości kawałki, które odlatują, są doskonale widoczne z Ziemi. Rozbrysk jest tak, jakby coś uderzyło od strony ciemnej strony księżyca, powiedzmy, rąbnęło to i to się wszystko rozdarło. Krater, no to jest gigant, jedna gdzieś piąta księżyca nie istnieje. I leci w naszą stronę. No, oczywiście jest, wszyscy patrzą, pokazują, jest panika, władza wprowadza tam policja, wojsko na ulicę, porządek. No, no ale wszyscy mówią, naukowcy, że no niestety takie parę kawałków leci tak dobrze do Ziemi, że według takich na szybko obliczeń to Ziemia dostanie. A kawałek ma wielkość 200 km na przykład. I będzie to gdzieś za 2 dni jeszcze. No, władza wprowadza wszelkiego rodzaju rygory. I nagle coś się dzieje ciekawego. Ludzie się przełamują. Wszyscy zostawili pracę. Są pootwierane sklepy, mieszkania. Każdy może sobie wejść, wziąć co się mu podoba. Nie ma żadnego złodziejstwa, nie ma kradzieży. Ludzie powyciągali jakieś krzesła, ławki, koce, pozabierali jedzenie. Usiedli, jest piknik, grają jakieś zespoły, grają, no nie pamiętam w tej chwili, czy to była orkiestra, ale gdzieś jakaś muzyka taka bardziej poważna dobiegała. Ci, którzy, no, nie wiem, żołnierze, może policjanci, tam jakiś porządek chcą innego, inny zrobić, swój własny, więc każdy im mówi, człowieku, ty leź do żony, do dzieci, leź do domu, się zobacz, widać jak to się zbliża coraz bardziej. I kiedy było, no, poniżej połowy drogi do Ziemi, to była taka, taki był nastrój takiego, nie wiem, weekendowego odpoczynku. Każdy patrzył, wszyscy byli pogodzeni, nie było żadnej agresji, nie było awantur. Każdy tak, ludzie się może braćmi jakoś tak dziwnie poczuli nagle, że tu jesteśmy wszyscy, no i co to tam jeszcze? 12 godzin, do widzenia. I obudziłem się wtedy. I co ciekawego, po jakichś 2 chyba latach znalazłem podobne 2 opisy, późniejsze trochę, co było dosyć ciekawe, no bo skoro się powtórzyło przynajmniej w 3 przypadkach, to może coś będzie.